świata spowodowane przez naturalny kataklizm, zemstę rozgniewanego bóstwa karzącego ludzi za grzechy albo nasze nieudolne majstrowanie przy siłach przyrody. Miło byłoby uznać groźby tych ponuraków za zwykłe majaczenia szaleńca, ale mają oni niestety absolutną rację. Pewnego dnia świat się skończy. Nie wiemy tylko kiedy i w jaki sposób. Witamy Was, ciekawscy przyjaciele, w naszym przeglądzie totalnych katastrof. 10 sposobów na koniec świata. Dziesięć sposobów na koniec świata. Pisarze i filmowcy gatunku science fiction uważają chyba, że nic nie budzi takiego dreszczuku emocji jak pełna akcji globalna apokalipsa, ich ulubiony temat. Co jednak może wydarzyć się naprawdę? Zbadamy dziś prawdopodobieństwo 10 końców świata, od maniakalnych robotów zabójców po inwazję obcych i stworzonych przez nas nadludzi. Usiądźcie zatem wygodnie i bawcie się dobrze w rozpętanym przez nas chaosie. Zaczynamy bowiem od mocnego uderzenia. 10. Planetoida apokalipsy. Ziemia znajduje się pod regularnym ostrzałem z kosmosu. Nie chodzi więc o możliwość trafienia, ale o jego skutki. Po ostatnim wielkim uderzeniu 65 milionów lat temu wyginęły dinozaury. Następnym razem to samo może spotkać nas. Konsekwencje zderzenia są tak przerażające, że pilnowanie planetoid zabójców stało się dla NASA jednym z podstawowych zadań. Obecnie dokładnie pilnujemy ponad 1000 bliskich Ziemi planetoid, z których kilkaset zalicza się do potencjalnie niebezpiecznych. Ale na odkrycie czekają jeszcze dosłownie setki tysięcy innych. I dlatego właśnie nikt nie ma pewności, kiedy nastąpi kolejne zderzenie. Co nam grozi? Obiekty nieznane czy znane? Dobrym przykładem jest planetoida 1950A. Prawdopodobieństwo trafienia w Ziemię wynosi 3%, tyle samo co trafienia Ziemi przez nieznany obiekt tego samego rozmiaru. Co się stanie, jeśli tak wielki kosmiczny pocisk weźmie kurs na naszą planetę? Czy możemy coś zrobić, aby go powstrzymać? Rozważono rozmaite metody zmiany trajektorii planetoidy, ale myślę, że jeśli coś ma w nas trafić, to i tak trafi. Szczegóły oczywiście są kwestią dyskusji i badań. Moglibyśmy spróbować paru bomb atomowych, ale nikt nie wie, czy będą skuteczne. A jeśli nie, to sorry, Winnetou. Prawdę mówiąc, jest o wiele bliżej niż pan twierdzi. Dokąd pan idzie? A teraz wiadomości lokalne. Ejże, to bardzo blisko. Uderzenie planetoidy spowoduje niewyobrażalnie potężną eksplozję. Do atmosfery zostanie wyrzucona ogromna chmura pyłu i popiołów. Setki tysięcy ludzi zginą natychmiast, gdy spopielone zostaną okolice miejsca trafienia. Powstanie krater o średnicy 10 razy większej od średnicy uderzającego ciała, czyli jakichś 3 albo 5 kilometrów. 20 razy dalej sięgnie strefa zniszczeń spowodowanych przez falę uderzeniową. W jednej chwili zostanie zrównany z ziemią obszar wielkości na przykład stanu Virginia. W najgorszym przypadku nie jest wykluczone, że cała atmosfera Ziemi zmieni się w morze ognia. Trzeba przyznać, że byłoby z nami krucho, bo spłonęłyby wszystkie żywe istoty na powierzchni. Ale może też być inaczej. Nasze umieranie może być powolne i pełne cierpienia.
Jeśli w Ziemię trafi duża, kilkukilometrowa planetoida, to wyrzucone do atmosfery ogromne ilości pyłu spowodują globalne zmiany klimatyczne. Dla tych nielicznych nieszczęśników, którzy przeżyją uderzenie, rozpęta się prawdziwe piekło. Ślepa panika i chaos społeczny będą towarzyszyć straszliwym naturalnym kataklizmom. Fala uderzeniowa wywoła potężne trzęsienia ziemi, które zburzą miasta. Klimat zaś będzie jak prysznic w tanim hotelu, albo za gorący, albo za zimny. Czy wszystko skończy się ogniem czy lodem? Oto jest pytanie. Tak czy owak skończymy z hukiem. Za chwilę, jeśli dotrwacie, będziemy kontynuować odliczanie do apokalipsy. Czekają nas m.in. roboty zabójcy, inwazja obcych i wielki mróz. Dziesięć sposobów na koniec świata. Witamy z powrotem w ostatnich dniach świata. Następnym scenariuszem z naszej przerażającej listy jest bunt mikroprocesorów. 9. Ziemię dziedziczą roboty. Kolejna z ulubionych dystopii science fiction to koszmar, w którym ludzkość pada ofiarą hord złych robotów-psychopatów. Pozbawione emocji i moralności, uzbrojone po zęby w futurystyczną, śmiercionośną broń. Ci metalowi maniacy szybko miażdżą swoich delikatnych, ludzkich twórców. Ale czy taka perspektywa jest realna? Jakie są prawdziwe plany naukowców i inżynierów wyznaczających kierunek rozwoju robotyki i sztucznej inteligencji? A to jest Toddler, dzieło badaczy z MIT. Wcale nie budzi strachu i niewiele w nim do oglądania, lecz w odróżnieniu od swoich poprzedników potrafi poznawać swoje środowisko i uczy się chodzić. Interesuje mnie, w jaki sposób ludzie przystosowują się do chodzenia. Jeśli zbudujemy coś, co wygląda i chodzi jak człowiek, wówczas naprawdę zrozumiemy ten proces. Korzystając z uruchomionego algorytmu, ten robot potrafi nauczyć się chodzić bez żadnej uprzedniej wiedzy w ciągu zaledwie 20 minut. Chociaż Toddler dopiero co wyrósł z pieluszek, inni badacze z MIT opracowują technologie, które znajdą zastosowanie w bardziej zaawansowanych modelach. Oto Domo, kolejny robot z MIT. Dostraja się go do konkretnych rzeczy. W tej chwili szuka twarzy. Za 10 lat posiadanie robotów przez ludzi może być powszechne, musimy więc zorientować się, w jakich będziemy stosunkach. Stosunki z robotami? Może to i za mocno powiedziane, ale nie zapominajmy, że roboty są już wśród nas. Potrafią grać na pianinie, w piłkę, serwować żywność, budować samochody, robić operacje, nawigować w kosmosie, badać Marsa, walczyć. Więc pewnie kiedyś będą nawet zaspokajać nasze potrzeby seksualne. Dla niektórych naukowców budowanie stosunków już się zaczęło. Kevin Warwick, profesor robotyki na Uniwersytecie Reading, zdecydował się pierwszy wyciągnąć dłoń do drugiej strony i zostać jednym z nich. Wpadłem na ten pomysł, gdy dostrzegłem, jak wiele sztuczna inteligencja ma do zaoferowania. I powiedziałem sobie, że też chcę to mieć. Mam implant, jedyny w swoim rodzaju, który komunikuje się z komputerem w moim budynku. Bardzo szybko zacząłem go traktować jak część mojego ciała. Żona trochę się przejęła, bo zaczęła mieć wrażenie, że jest nas w małżeństwie troje. I być może przejęła się słusznie. Potencjalnie istnieje olbrzymi rynek dla człowiekokształtnych robotów, które pomagałyby nam w domu, pod warunkiem, że byłyby nam jakoś podporządkowane. W tym właśnie rzecz, gdy roboty staną się bardziej bystre, czy będą godzić się na niewolniczą pracę u tak niedoskonałych panów? Ripley, szczytowe dziś osiągnięcie sztucznej inteligencji, widzi, słyszy, pamięta minione zdarzenia, a nawet rozumie słowne polecenia.
Spójrz na stół. Spójrz na stół. No, w pewnym stopniu. Ale kto tu tak naprawdę rządzi? Ludzie zwykle myślą, że roboty to autonomiczne maszyny z własnym umysłem, własną wolą, własnymi motywami postępowania. A co z autopilotem samolotu? Gdzie umieścić go na tej skali? Nawet w relacji lekarz-pacjent część odpowiedzialności spoczywa na maszynach. A co na to wszystko Ripley? Zginiecie wszyscy. Witam wszystkich, to jest Robi. Robi, pomachaj reporterom. Nawet we własnym domu nie uchronimy się przed nową generacją androidów. Proszę pytać. Well, we use the 13 amp fuse, because we're very safety conscious around here. Wkrótce każdy będzie miał w domu własnego robota, który zdejmie z ludzkich barków ciężar monotonnych prac domowych. Od strzyżenia trawnika i odkurzania schodów po pieczenie ciasta. Metalowi posługacze będą szybsi, wydajniejsi i wolni od typowo ludzkich błędów. Powiedzmy sobie szczerze, będą od nas po prostu sprawniejsi i bardziej niezawodni. Jeśli moc obliczeniowa procesorów nadal będzie podwajać się co 2 lata, wkrótce będą też od nas bardziej rozgarnięci. Co się wówczas stanie? Co będzie, gdy superinteligentne androidy uznają, że dość długo już nimi pomiatali słabsi umysłowo ludzcy panowie? Co się stanie, gdy roboty zejdą na złą drogę? Oznaczać to będzie zapewne koniec znanej nam cywilizacji. Gdy już rozpęta się walka, żadna siła na Ziemi nie powstrzyma morderczych robotów. Szczerze mówiąc, autonomiczny robot, który potrafi się uczyć, może być niebezpieczny. Nawet jeśli dotąd nie było jeszcze robota, który biegałby po świecie i zabijał ludzi, to nie znaczy to, że nic takiego nigdy się nie stanie. Takie myślenie to naiwność. Czekałby nas koszmar. Nic nie powstrzyma mechanicznych maniaków, nienękanych emocjami w rodzaju miłości czy poczucia winy przed systematyczną eksterminacją całej ludzkości. Nie odczują wyrzutów sumienia. Nie hamują ich zasady moralne. Metalowe potwory kierować się będą wyłącznie bezlitosną logiką, dążąc do całkowitego zdominowania świata. Uważam, że to ludzie zostaną w tyle i na pewno nie zamierzam zostać z nimi. Mam zamiar znaleźć się w grupie cyborgów. Nie, no bomba. A tak w ogóle to po czyjej jesteś stronie, Kevin? Mając takie podejście, najlepiej już dziś zakolegować się ze zmywarką do naczyń, zanim będzie za późno. Spodziewajcie się zatem sprzętu AGD, który zszedł na złą drogę. Oczywiście źródło globalnego zniszczenia może być mniej nowomodne. Zatknijcie uszy, nim rozlegnie się wszechpotężna eksplozja. 8. Super Wulkan. Erupcje wulkanów przypominają nam o potędze i gwałtowności przyrody. Potężne wybuchy mogą mieć globalne konsekwencje. Wybuch wulkanu Tambora w 1815 roku wyrzucił do atmosfery tak dużo popiołów, że zmienił się klimat Ziemi. I rok 1816 przeszedł do historii jako rok bez lata. Jednak w porównaniu z superwulkanem, nawet wybuch Tambory wygląda jak przekłuty pryszcz na twarzy naszej planety. Erupcja superwulkanu to naprawdę wielkie wydarzenie, którego nie doświadczyliśmy jeszcze w czasach historycznych. Takie erupcje są bardzo rzadkie. Kolejna magma Apokalipsa mocno się spóźnia. Dobrze znany superwulkan wykluwa się powoli pod przepięknym parkiem Yellowstone. Dotąd wybuchał zwykle co 600 tysięcy lat, ale od czasu ostatniej erupcji minęło już ich 640 tysięcy. Gdy wreszcie wybuchnie, dojdzie do eksplozji o nieznanej do tej pory sile. Tu, na Uniwersytecie Bristolskim w zachodniej Anglii, wymyślono doświadczenie, które pomaga uzmysłowić sobie siłę wybuchu takiego wulkanu.
Na głębokości, na której magma zalega w skorupie ziemskiej, panuje zwykle temperatura około 1000 stopni Celsjusza i ciśnienie kilkuset atmosfer. Orzeszki piniowe odegrają rolę magmy, a aceton rozpuszczonego w niej gazu. Mieszanina trafia do kolby połączonej rurką z komorą próżniową. Poddajemy materiał gwałtownej dekompresji, a to powoduje, że rozpuszczone w nim gazy wydzielają się bardzo gwałtownie. Identyczny proces zachodzi podczas erupcji wulkanicznej. Widzicie, co się stało? Wybucha w jednej chwili, wyrzucając w górę strumień pienistego materiału. Podobnie skały wulkaniczne podczas erupcji zostają rozerwane na kawałki. Spróbujcie wyobrazić sobie coś takiego w niewyobrażalnej skali. Nic z tego. Będzie to największa i najgłośniejsza eksplozja w historii ludzkości. Potężne strumienie lawy spalą całe życie w promieniu kilkuset kilometrów, a zabójcza mieszanka rozpalonego popiołu i przegrzanych gazów sięgnie znacznie dalej. Popiół wulkaniczny jest szkodliwy dla ludzi i zwierząt, a przywierając do liści, niszczy roślinność. Jakby nie dość było jednego superwulkanu, gdy wybucha jeden, wybuchają wszystkie. Pozostanie więc tylko pustkowie, z którego kraterów trujące wyziewy będą buchać aż do stratosfery. Wiemy, że wybuch wulkanu Krakatau w 1883 roku wywołał duże zmiany klimatyczne. Jeśli zatem będziemy mieć do czynienia z erupcją na 100 razy większą skalę, po której wielkie obszary kontynentów zostaną przykryte popiołem wulkanicznym, rozsądnie jest przyjąć, że będzie to miało bardzo poważne konsekwencje. I rzeczywiście, będą na tyle poważne, że niektórzy naukowcy przewidują koniec wszelkiego życia na Ziemi. Dysponujemy wiarygodnymi dowodami na to, że w historii Ziemi zdarzały się okresy wielkich erupcji lawy, które zatruwały całą planetę gazami wulkanicznymi. Niektórym z nich towarzyszyły wielkie wymierania, zatem wielu naukowców uważa te zjawiska za powiązane. Pamiętajcie, pytanie nie brzmi czy, tylko kiedy. A nawet jeśli pomruk z głębi Ziemi pozostanie tylko groźbą, to zawsze możemy spodziewać się zagłady, która spadnie na nas z nieba. 7. Inwazja obcych. To klasyczny wątek wielu filmów klasy B z lat 50. Z głębin kosmosu wyłania się nagle flota wrogich latających spodków z wrogimi obcymi, którzy za wszelką cenę pragną zgładzić ludzkość. Zanim jednak odrzucimy ten scenariusz jako wytwór fantazji paranoika lub zimnowojennych stresów, rozważmy fakty. W naszej galaktyce, galaktyce Drogi Mlecznej, są setki miliardów gwiazd. W 1900 roku uważano ją za cały wszechświat, ale w latach 20. ludzie zdali sobie sprawę, że maleńkie smużki widoczne w teleskopach znajdują się o wiele dalej niż dotąd myślano i że to inne drogi mleczne, inne galaktyki. Dziś dzięki teleskopowi Hubble'a znamy około 100 miliardów galaktyk, a i to tak zapewne tylko maleńki wycinek całego wszechświata. Biorąc pod uwagę ogrom przestrzeni kosmicznej, istnienie inteligentnych obcych jest nie tylko prawdopodobne, ale wręcz oczywiste. Myślę, że ich istnienie jest już niemal przesądzone. Obserwowalny wszechświat obejmuje około 100 miliardów galaktyk. Ile to będzie gwiazd? Policzmy. 100 miliardów razy 100 miliardów. Trzeba być strasznym megalomanem, żeby twierdzić, że jest się jednym inteligentnym mieszkańcem ogromnego miasta. Ale nawet jeśli na innych światach istnieje inteligentne życie, czy obcy będą w stanie przebyć ogromną odległość do naszej planety? Tym naukowcom, którzy twierdzą, że odległości między gwiazdami są tak ogromne, że żadne UFO nigdy nas nie odwiedzi, mówię: moment! Cywilizacje, które mogą do nas dotrzeć, wyprzedzają nas nie o 100, ale może wręcz o 100 tysięcy lub nawet milion lat.
Obca rasa może też mieć ważny powód, by zdecydować się na inwazję naszego świata. My, naukowcy, zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz wszechświat umiera. Rozszerza się w niekontrolowany sposób, rozdyma i za miliardy bilionów lat nie będzie już ładnych dni. Wszystko zamarznie, osiągnie temperaturę absolutnego zera. Jest tylko jeden sposób, by nie umrzeć wraz ze wszechświatem. Trzeba go opuścić. Opuścić wszechświat? Brzmi to jak majaczenia wariata, ale wielu naukowców uważa dziś, że może istnieć więcej wszechświatów, być może połączonych ze sobą czarnymi dziurami. Gdyby obcy wyłonili się z takiej czarnej dziury, raczej nie powinniśmy mieć złudzeń, że mają przyjazne zamiary. W filmach zawsze spotykamy obcych, którzy są mniej więcej na naszym poziomie rozwoju. W rzeczywistości jednak, gdybyśmy odebrali sygnał z innego świata, nadszedłby on od dużo bardziej rozwiniętego społeczeństwa. Takie superinteligentne obce istoty dalece przewyższałyby zwykłych ludzi. Bylibyśmy dla nich zbiorowiskiem pcheł, od których trzeba uwolnić tę planetę. Gdy idziemy leśną drogą i widzimy mrowisko, czy podchodzimy do mrówek, proponując im świecidełka, błyskotki, energię jądrową albo technologię DNA w zamian za spotkanie z przywódcą? Czy też po prostu kilka rozdeptujemy? Jest tylko jeden możliwy wynik takiej bitwy o planetę Ziemia. Goście z bardziej zaawansowanej cywilizacji to zwykle nic dobrego dla gospodarzy. Myślę, że jeśli rzeczywiście tu przybędą, będę chciał uciec. Problem w tym, że gdy obcy już się za nas wezmą, może nie być dokąd uciekać. Inwazja obcych może wydawać się mało prawdopodobna, ale kolejny scenariusz apokalipsy może rozpocząć się lada dzień. Ubierzcie się ciepło. 6. Wielki mróz. W ciągu minionych 750 tysięcy lat na Ziemi miało miejsce 8 zlodowaceń. I nie mamy tu na myśli paru lat chłodnej pogody. Kolejny może się rozpocząć w każdej chwili. Niektórzy nawet twierdzą, że może je wywołać globalne ocieplenie. Topniejące dziś lody Arktyki zmniejszają zasolenie wód północnego Atlantyku, co może mieć dramatyczny wpływ na wielkie prądy oceaniczne. Oceany pochłaniają ciepło w tropikach, a potem prądy morskie niosą to ciepło w wysokie szerokości geograficzne na północ i na południe. Stygnąc, ciepła woda ogrzewa atmosferę i dzięki temu powietrze w wysokich szerokościach jest cieplejsze. Jeśli zmniejszy się zasolenie północnego Atlantyku, zatrzyma się prąd zatokowy, czyli Gulf Stream, napędzany przez proces opadania w głębiny silnie zasolonych wód. Jest niewykluczone, ponieważ bywało już tak w przeszłości, że cyrkulacja może całkowicie zatrzymać się w bardzo krótkim czasie, na przykład 10-20 lat. Rzecz jasna spowoduje to gwałtowne i drastyczne ochłodzenie klimatu, co będzie miało straszliwe konsekwencje. Wyobraźcie sobie świat przygotowujący się do skutków globalnego ocieplenia, aż tu nagle klimat zmienia się w przeciwną stronę. Skutki tego rodzaju zmiany będą naprawdę straszne. Istotnie straszne. Może się okazać, że znaczną część półkuli północnej na 70 lub 100 tysięcy lat pokryje lądolód. Brrr. Najpierw upadnie rolnictwo. Potem wymrą wszystkie większe zwierzęta. Ludzkość nieuchronnie zamarznie na śmierć. Nie określiłbym żadnego sposobu umierania jako przyjemnego, ale hipotermia nie jest aż tak zła, jak myślicie. Do pierwszych objawów należy irracjonalne zachowanie. Człowiek zaczyna robić różne rzeczy bez żadnego oczywistego powodu. Potem ludzie przestają reagować na bodźce i zaczynają mieć napady niekontrolowanych dreszczy, a następnie tracą koordynację ruchów i się przewracają, skarżąc się na ból głowy i nieostrość widzenia. Później wpadają w apatię i tracą przytomność. Zapadają w śpiączkę. Johnny uważa, że w razie czego to dobry sposób na odejście z tego świata. Przykro powiedzieć, ale zlodowacenie przeżyją tylko maleńkie istoty, o których nigdy nie słyszeliśmy. Po przerwie zaatakują nas nanoroboty. Rozpętamy trzecią wojnę światową. Spotka nas kosmiczna epidemia i poznamy trochę przerażających dzieci.
10 sposobów na koniec świata. Kontynuujemy zatem nasze apokaliptyczne odliczanie. Wobec nadchodzącego końca świata trzeba zachować czujność. Ale co robić, gdy przyczyna jest niewidoczna? 5. Eksplozja nanorobotów. W swoim słynnym wykładzie z 1959 roku późniejszy laureat Nagrody Nobla, fizyk Richard Feynman, przewidział, że pewnego dnia naukowcy będą w stanie wytwarzać mikroskopijne maszyny zbudowane z pojedynczych atomów. Przestawiając inne atomy, maleńkie roboty będą w stanie przeobrażać materię na poziomie atomowym. 31 lat później wykonano pierwszy krok w stronę realizacji tego celu. Zespół naukowców dostał Nagrodę Nobla za wykonanie napisu IBM. Jednak to nie liternictwo wywarło takie wrażenie na sędziach, ale fakt, że litery ukształtowano z 35 pojedynczych atomów. Jednym z członków zespołu był Jim Jimczewski, obecnie jeden z czołowych specjalistów od nanotechnologii. Mamy do czynienia z fundamentalną zmianą filozofii nauki. Nagle okazało się, że wiele różnych dyscyplin bada to samo. Atomy i molekularne podstawy procesów życiowych. Trzeba się temu poświęcić. Trzeba niemal zamieszkać w środku tych niewidocznych drobiazgów. To rodzaj szaleństwa. Za pomocą nanotechnologii naukowcy chcieliby całkowicie przebudować naturę w sposób, jaki nigdy dotąd nie był osiągalny. Nawiedza mnie sen, w którym nanourządzenia mają formę chmurki. Chmurka może się poruszać, może usuwać odpady, tlenek węgla i jest zasilana światłem słońca. Ale może też udać się gdzie indziej i deszcz spadnie tam, gdzie powinien. Może też udać się nad jezioro i pobrać wodę. Uważam, że technika nie może zajmować się tylko szczegółami, ale powinna też mieć ambitną wizję. Fizyk Eric Drexler ostrzegał w 1986 roku o zagrożeniach nanotechnologii w książce Engines of Creation – Silniki stworzenia. Drexler opisał molekularne systemy montażowe. Te nanoroboty można by zaprogramować do wykonywania rozmaitych użytecznych zadań, w rodzaju usuwania złogów, znaczeń krwionośnych czy zabijania komórek rakowych. Ale pojedyncze nanoroboty są zbyt małe, by wykorzystać cały ich potencjał. Trzeba zatem zaprogramować je tak, by wytwarzały swoje kopie z otaczających atomów. Jak jednak zatrzymać taki proces? Zanim się połapiemy, będziemy mieć do czynienia z masą zabójczych nanorobotów, pożerających wszystko na swojej drodze i przerabiających wszystko, co zawiera węgiel, na nowe nanoroboty. I nie jest to jedyne zmartwienie. Wiemy, że jeśli weźmiemy kawałek materiału, powiedzmy zielony, i będziemy go zmniejszać, to w którymś momencie zmieni kolor, bo zmieni się chemicznie. Dlatego nie można zakładać, że jeśli w książce napisano, że coś nie jest szkodliwe, to nie będzie ono szkodliwe w nanoskali. Inaczej niż dawniej, dziś nie możemy popełnić błędu. Jeśli się wydostaną, nie zdołamy ich zatrzymać. Jedyna nadzieja w tym, że naukowcy będą ostrożni. Szklaneczka whisky to jedna z najlepszych rzeczy pod słońcem. Miesza w neuronach i pozwala przekonfigurować mózg. Tak samo nanotechnologia, prawda? Zmienia konfigurację mózgu. O Jezu. Oczywiście nanotechnologia ma też intrygujące zastosowania wojskowe. Nie zapominajmy jednak, że istniejące technologie wojskowe w zupełności wystarczą do wywołania globalnej apokalipsy. 4. Wojna, która zakończy wszystkie wojny. MAD, czyli szalony, to oficjalny skrót oznaczający wzajemnie gwarantowane zniszczenie. To nazwa doktryny obronnej, której trzymały się Ameryka i Rosja w czasach zimnej wojny, dążąc do zapewnienia światu bezpieczeństwa. Potężne zbrojenia jądrowe,
i niezwykle łatwy do uruchomienia mechanizm odwetu nieraz doprowadzały świat na krawędź nuklearnej zagłady. Ocenia się, że dysponujemy dziś arsenałem około 2000 głowic jądrowych, które można uruchomić w kilka minut. Podobna liczba głowic znajduje się w Rosji, a ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Jak dotąd nuklearnego holokaustu udało się uniknąć jedynie dzięki dyplomacji ostatniej szansy. Ale niewiele trzeba, by apokaliptyczny zegar znów zaczął tykać. Wystarczy zwykłe dyplomatyczne faux pas. Albo niezrównoważony psychicznie światowy przywódca o gwałtownym usposobieniu. Pamiętajmy, że światowy arsenał jądrowy pozostaje w stanie gotowości bojowej. A gdy ta wojna się zacznie, trudno będzie ją zatrzymać. To wojna! Przewagę w wojnie jądrowej zyskuje ten, kto uderzy szybciej i mocniej. Wskutek tego ostrożni politycy mogą zostać zdominowani przez dążących do wojny generałów, którzy domagać się będą natychmiastowych uderzeń prewencyjnych. To oficjalna wiadomość. Mamy wojnę. Tę wielką. Cały kraj jest bombardowany. Prezydent ma zawsze w pobliżu asystenta wojskowego, który nosi za nim walizeczkę, a w niej rozmaite plany wojny jądrowej. Rzecz w tym, że prezydent nie uczestniczy w tego rodzaju ćwiczeniach i tak naprawdę ostatnie słowo będą mieli wojskowi. Zeszyci w swoich bunkrach decydenci odpowiedzialni za plany wojenne będą poddani niewyobrażalnej presji psychicznej. Znana jest pewna liczba pomyłek, fałszywych alarmów radarowych, które mogło wywołać stado gęsi, a dowódca systemu miał tylko kilka minut na podjęcie decyzji, czy ma do czynienia z fałszywym alarmem, czy z prawdziwym atakiem. Stres pojawia się właśnie dlatego, że czasu jest tak mało. Jeśli nie uda się odpowiednio szybko porozmawiać z drugą stroną przez telefon, nieważne z jakiej przyczyny, to łatwo może zwyciężyć pogląd, że skoro nie chcą z nami rozmawiać, to widocznie naprawdę rozpoczęli atak. Kto wie, co taka presja może zrobić z ludzkim umysłem. Niewykluczone, że można całkiem sfiksować. Mój Boże! Każdy kolejny wybuch atomowy zwiększa potrzebę szybkiej reakcji. Moment wahania może spowodować utratę możliwości uderzenia odwetowego. Jest to niewątpliwie sytuacja typu lepiej się zabezpieczyć, niż potem żałować. O, spadł mi długopis. Ci, którzy przeżyją w bunkrach przeciwatomowych, trafią do nowego, przerażającego świata. Ogromne chmury radioaktywnych pyłów będą przesłaniać słońce i roznosić truciznę po całej Ziemi. Po kilku dniach od wyrzucenia tak wielkiej ilości pyłów w górne warstwy atmosfery, będzie można obserwować zjawisko zimy nuklearnej, która będzie trwać całymi latami. Nie zamierzam nikogo straszyć, bo nie chcę, żeby ludzie dostali paranoi, ale robię, co mogę, by przekonać rządy USA i Rosji do rezygnacji z ciągłego trzymania palca na nuklearnym guziku. W następnej odsłonie czeka nas kolejna kosmiczna katastrofa. 3. Globalna epidemia. Zarazy zawsze kojarzone były z apokalipsą. Na początku XII wieku czarna śmierć zabiła niemal połowę ówczesnej ludności Europy. Pogląd, że współczesna medycyna uchroni nas przed podobnym losem, to tylko naiwna mrzonka. 20-30 lat temu powszechnie wierzono, że dzięki antybiotykom i szczepionkom na zawsze pokonamy bakterie i wirusy. Polio i ospa były na wymarciu. Uważano, że innych chorób też można się pozbyć. A to naprawdę przedwczesne stwierdzenie. Niektórzy twierdzą, że ludzka dociekliwość, wciąż daleka od zapewnienia nam bezpieczeństwa, zwiększa zagrożenie nową zarazą. Nacisk na pozyskiwanie nowych terenów mieszkalnych i rolniczych powoduje, że wpychamy się do dżungli i odkrywamy więcej nowych wirusów. Sądzę, że będą one coraz gorsze. Największym terrorystą jest matka natura. Niektóre z tych wirusów to najbardziej zabójcze patogeny, jakie znamy. Konwencjonalna nauka utrzymuje, że wirusy rozwijają się zwykle u zwierząt, z których przenoszą się na ludzi. Niektórzy naukowcy uważają jednak, że najgroźniejszy jest kosmos.
Przyglądając się chorobom i wzorom ich rozprzestrzeniania się na Ziemi, powiedziałbym, że każdy nowy szczep wirusa, nowy podtyp wirusa ma kosmiczne konotacje. Jeśli Chandra ma rację, to jest możliwe, że nową zabójczą zarazę przyniesie nam jakaś planetoida. Istnieje możliwość, że w przyszłości pojawi się szczep wirusa lub bakterii, którego nie spotkaliśmy w trakcie ewolucji, który posieje totalne spustoszenie. A musimy się martwić nie tylko zabójczą zarazą z kosmosu. W laboratoriach na całym świecie opracowuje się nowe, śmiercionośne bronie biologiczne. Fanatyczne sekty i szaleni prorocy apokalipsy mogą od lat szykować broń biologiczną, równie śmiercionośną, co atomowa. A wytwarzanie zarazków, które już w mikroskopijnej liczbie powodują powolną śmierć w męczarniach, jest od niej dużo tańsze. Wystarczy chwila złości u roztargnionego pracownika laboratorium, a zarazki znajdą się na wolności. Zaraza jest tuż za progiem w każdym miejscu na Ziemi. Wszyscy przemieszczamy się po świecie, więc w ciągu 9 godzin wirus może znaleźć się w Londynie lub gdziekolwiek indziej. Nikt nie będzie bezpieczny, niewidzialny zabójca błyskawicznie sparaliżuje nasze miasta. Z punktu widzenia epidemiologii interesują nas dwie cechy. Po pierwsze, okres inkubacji, czyli ile czasu upływa od chwili zakażenia do wystąpienia objawów choroby. Po drugie, zaraźliwość, czyli w gruncie rzeczy liczba osób zakażonych przez jednego nosiciela wirusa. Jeśli zaraźliwość będzie wysoka, a okres inkubacji krótki, to będziemy mieć problem. Globalna epidemia uśmierci bezprecedensową liczbę ofiar. Gospodarka runie. System opieki medycznej nie poradzi sobie. Przerażająca, paskudna śmierć nie oszczędzi nikogo. Oczywiście globalna epidemia nie jest jedynym zagrożeniem, jakie czai się w laboratoriach świata. Czas posłuchać, w jaki sposób sami możemy zaaranżować własne wymarcie przed ostatnim scenariuszu końca świata. 2. Groźni nadludzie. Ludzkie życie. Od dawna jedna z największych tajemnic natury. Z połączenia jajeczka i plemnika powstaje zarodek nowego organizmu, który rozwija się w zgodzie z prawami natury. Ale już niedługo. Sądzę, iż nie ma wątpliwości, że inżynieria genetyczna zostanie zastosowana wobec ludzi, ponieważ oferuje zbyt wiele korzyści. A ludzie instynktownie pragną pomóc swoim dzieciom i zapewnić im genetyczną przewagę. To przecież zupełnie naturalne, że rodzice zechcą zapewnić swojemu dziecku lepsze życie. Niedawno ukończone sekwencjonowanie ludzkiego genomu, genetycznego planu organizmu człowieka, umożliwia zidentyfikowanie genów odpowiedzialnych za rozmaite cechy. Stwarza to pokusę do ręcznego sterowania dalszym etapem naszej ewolucji. Wszystkie geny każdego ziemskiego organizmu zbudowane są z DNA. Skoro można wszczepić myszy gen meduzy, który sprawia, że mysz świeci w ciemności, to można też zrobić to samo z dzieckiem, chociaż absolutnie nie twierdzę, że kiedykolwiek powinno się to zrobić. Trudno ogarnąć umysłem konsekwencje faktu, że każdą biologiczną cechę dowolnego żyjącego organizmu można przenieść na człowieka. To naprawdę oszałamiająca perspektywa.
Częściową winę za to, że większość ludzi o tym nie wie, ponoszą naukowcy, ponieważ oni zawsze wolą pracować po cichu. Obawiają się, że gdy ludzie pojmą, do czego prowadzi ta technologia, mogą wpaść w panikę lub oszaleć z zachwytu. Żaden racjonalnie myślący uczony nie przyzna się, że chciałby znaleźć geny, które przydadzą się do udoskonalenia człowieka. Niemniej jednak będzie to skutek uboczny projektu badania ludzkiego genomu. A kiedy okaże się, że mamy już odpowiednią wiedzę, ktoś postawi pytanie, czy wobec tego nie należy z niej skorzystać. Do licznych potencjalnych korzyści należy ochrona przed dziedzicznymi chorobami genetycznymi. Ale to dopiero początek. Realizacja tego procesu krok po kroku jest w gruncie rzeczy odtwarzaniem ewolucji, tyle że milion razy szybciej. Wiemy już bardzo dużo o genach, które determinują cechy fizyczne, a wiedzę o genach wpływających na cechy umysłu uzupełniamy dużo szybciej niż się przypuszcza. Znamy już niektóre geny odpowiedzialne za predyspozycję do pewnych sposobów myślenia. Pewnych sposobów myślenia? Wielkimi krokami zbliża się nowy, wspaniały świat. Choć naukowcy twierdzą, że mają moralne opory przed genetycznym udoskonalaniem ludzi, to z pewnością nieuchronnie nastąpi dzień, kiedy ktoś gdzieś wykorzysta w tym celu istniejące technologie. Problem polega na tym, że nie ma wyraźnej różnicy pomiędzy walką z chorobą a dokonywaniem ulepszeń. Wysoko rozwinięci nadludzie będą znacznie przewyższać swoich skromnych przodków. Silniejsi, zdrowsi i bardziej inteligentni będą różnić się od nas, jak my od dżdżownic. A skoro tak, to co ich powstrzyma, gdy zechcą nas rozdeptać? Naukowcy nie chcą w to uwierzyć, ale każdy, kto wie co nieco o genetyce, po namyśle zda sobie sprawę, że przed upływem tysiąca lat gatunek ludzki ulegnie rozszczepieniu. Pojawią się ludzie genetycznie zaawansowani, którzy naprawdę będą innymi ludźmi niż nam współcześni. Będą się od nas różnić przynajmniej w takim stopniu, w jakim Homo sapiens różni się od Pithecanthropa, a to przecież różne gatunki. Pamiętajcie, że usłyszeliście to po raz pierwszy od nas. Jeśli dacie radę wytrzymać z nami jeszcze kilka minut, poznacie najbardziej apokaliptyczną katastrofę na naszej liście. Dziesięć sposobów na koniec świata. Zapraszamy do makabrycznej kulminacji naszej złowieszczej, apokaliptycznej wyliczanki. Zanim jednak przedstawimy Wam najbardziej przerażającą globalną katastrofę, przypomnijmy sobie pozostałe pozycje na liście. Na miejscu 10. Ogniste zderzenie z planetoidą. Na miejscu 9. Roboty, które przejmą od nas Ziemię. Na 8. Wybuch superwulkanu. Na 7. Obcy z miotaczami antymaterii. A na 6. Zimny dotyk śmierci od wielkiego mrozu. Na 5. Pożerające wszystko nanoroboty. Na 4. Sami wybijamy się w globalnej wojnie. Na miejscu 3. Powolna śmierć w męczarniach wskutek globalnej zarazy z kosmosu. I na miejscu 2. Przerażające dzieci. Mamy Was, kolekcjonerzy apokaliptycznych wizji. Czas na miejsce 1. 1. Ziemia zmienia oś obrotu lub orbitę. Nasz świat spokojnie obraca się wokół swojej osi od milionów lat, ale to nie powód do odłożenia obaw na półkę, ponieważ nawet najmniejsza zmiana osi obrotu Ziemi może mieć katastrofalne skutki. Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca, ponieważ powstały z pyłowo-gazowego dysku, który obracał się wokół Słońca mniej więcej 4 miliardy 600 milionów lat temu. Ziemia utrzymuje się na obecnej orbicie dzięki równoważeniu się siły przyciągania Słońca i siły odśrodkowej wynikającej z ruchu orbitalnego. Z wyjątkiem Merkurego, osie obrotu wszystkich planet Układu Słonecznego są nachylone pod pewnym kątem do płaszczyzny orbity, co wywołuje zjawisko pór roku. Uran toczy się wokół Słońca,
leżąc na boku wskutek potężnego zderzenia w przeszłości. Jeśli weźmiemy kręcący się żyroskop, zobaczymy, jak dużej siły trzeba, żeby go przechylić. Daje to wyobrażenie o ogromnej energii potrzebnej do przewrócenia tak wielkiego ciała niebieskiego jak Uran. Co by się stało, gdyby podobne zderzenie spotkało Ziemię? Zakładając, że nie rozpadłaby się na kawałki jak przejrzały owoc. Zapewne nastąpiłaby zmiana kierunku osi obrotu, a nawet upadek planety na Słońce. Przekazując planecie dużą energię, możemy zmienić jej orbitę. Komety mają orbity od kołowych, przez eliptyczne, do hiperbolicznych. Jeśli Ziemia otrzyma dość energii, może zacząć poruszać się po hiperboli, a to oznacza, że może opuścić Układ Słoneczny. Taka kolizja wstrząsnęłaby całym naszym delikatnym światem, powodując niespotykane zniszczenia. Ziemia leci w kierunku Słońca i zaczyna się robić naprawdę gorąco. Będzie to najważniejsza wiadomość, jaka kiedykolwiek trafi do gazet. Dziennikarze z całego świata będą pracować w nadgodzinach. Pamiętajmy, że nawet najmniejsze przesunięcie orbity bliżej Słońca doprowadzi do narastającego przegrzewania się planety. Gdy tylko ta prawda dotrze do ludzi, morale sięgnie dna. Chusteczka jest mokra od potu, ale to jeszcze nic. Panie i panowie, w porównaniu z moją bielizną, będzie to miało poważne konsekwencje dla klimatu, orbity Księżyca i orientacji pola magnetycznego. Wielkie zmiany nastąpią w pływach morskich i oczywiście porach roku, które zależą zarówno od klimatu, jak i pozycji Ziemi na orbicie. Nastąpią kolosalne zmiany. W kilka dni stopnieją polarne lody, co spowoduje katastrofalne powodzie. Powierzchnię naszej planety będą rozdzierać trzęsienia Ziemi i erupcje superwulkanów. Tym, którzy to przeżyją, pozostanie napisać ostatni nagłówek w ogólnoświatowej gazecie. Bo jutro nie będzie już świata. W końcu całe życie na Ziemi zmieni się w dymiące kubki popiołu, a kosmos powróci do pierwotnego stanu przypadkowych skupisk materii. A potem nie będzie już nic. Zero. Smutne zakończenie dla tak pięknego eksperymentu. Opracowanie Studio Company Warszawa. Tekst Witold Lampe. Czytała Adriana Gostkowska-Wilk.